Cześć, tu Ola Żelazo. Witam Was serdecznie na takim treningu, na który ja czekałam długo i wiem, że Wy też, bo często o tym do mnie piszecie. Dzisiejszy trening będzie poświęcony mięśniom dna miednicy i poprowadzi go dla nas Kasia Witek-Sokołowska, fizjoterapeutka i trenerka treningu medycznego i pomyślałam, że to będzie najlepszy, doskonały sposób, żeby pokazać ćwiczenia, które będą miały za zadanie, właśnie Kasia, jakie one będą miały zadanie ćwiczenia na mięśnie dna miednicy, które za chwilę zaczniemy. Mięśnie dna miednicy w zasadzie ćwiczą cały czas, pracują cały czas, bo jak my tutaj sobie siedzimy i rozmawiamy, czy ktoś nas ogląda i na przykład czuje potrzebę, że troszkę tam się zbiera moczu w pęcherzu i może by trzeba było iść do toalety, to jest w stanie to przytrzymać. I to właśnie mięśnie dna miednicy taką funkcję pełnią, więc one cały czas pracują i kiedy my się ruszamy, rośnie ciśnienie wewnątrz jamy brzusznej, każdy nasz wysiłek, nawet mówienie, to jest praca przepony i zmiany ciśnienia w jamie brzusznej. I nasze mięśnie dna miednicy cały czas na to reagują, dlatego czasem panie zauważają przy takich sytuacjach jak kaszel, śmiech, jakiś nagły głośny okrzyk, że na przykład może być problem z utrzymaniem kontroli moczu. To jest właśnie efekt reakcji tych mięśni, albo w zasadzie braku reakcji odpowiedniej na nagły wzrost ciśnienia. Więc mięśnie dna miednicy ćwiczą cały czas i my, kiedy jesteśmy w ruchu, cały czas ich używamy i cały czas muszą pracować. Problemy się pojawiają wtedy, kiedy zauważamy w jakichś sytuacjach, że tracimy kontrolę nad tymi mięśniami. A przepraszam, problemów jest niemało, bo ja też dostaję bardzo dużo informacji od pań, od dziewczyn w przeróżnym wieku. Właśnie nietrzymanie moczu, podczas skakania, podczas kichnięcia i to jest jeszcze wciąż temat taki dość wstydliwy, ale już zaczynamy o tym mówić coraz głośniej i dzisiaj właśnie chcemy powiedzieć, że tak, że to jest schorzenie, prawda, ale nad tym schorzeniem możemy i powinniśmy pracować. I dzisiaj, Kasia, no, mamy nadzieję, że pokażesz nam takie ćwiczenia, które pomogą nam to opanować i wyjść na prostą i przede wszystkim nie załamywać rąk, że tak już ma być, bo chyba nie jest tak, że tak ma być i my możemy sobie na to pozwolić. Nie powinniśmy. Tak, domyślam się, że do Ciebie się zgłaszają panie, które pewnie zauważają to w trakcie ćwiczeń. Czyli jest na przykład podskok, dźwignięcie jakiegoś obciążenia, czyli jest to związane właśnie z wysiłkiem fizycznym i te mięśnie nie mogą sobie z tym wysiłkiem poradzić. Z tym obciążeniem, które wtedy właśnie ze strony tej tłoczni brzusznej. A Kasia, możemy tak pokazać mniej więcej, gdzie one są? Gdzie są te właśnie mięśnie? Usiądźmy sobie tak i poruszajmy miednicą na razie tak do przodu, do tyłu, jakbyśmy chciały podwinąć ogon, wywinąć. I wtedy poczujemy, gdzie jest przód, a gdzie jest tył naszej miednicy. I jak tak przechylimy się bardziej do przodu, czyli nasze kości łonowe zbliżą się do ziemi, a teraz bardziej do tyłu i nasza kość ogonowa, to pewnie każdy wie, bo nieraz upadł pewnie na pupę, więc poczuł, gdzie ma boli, to boli, naprawdę. Więc pomiędzy tym przodem a tyłem właśnie są mięśnie dna miednicy od spodu, czyli one są taką, nawet się mówi, podłoga miednicy. Podłoga miednicy, My czasami myślimy o tych mięśniach, że wystarczy na przykład zacisnąć pośladki i uda i tam już zadziała. A to są mięśnie takie wspomagające, czyli nasze mięśnie pośladków, ud, to są mięśnie, które gdzieś tam dookoła są i faktycznie wspomagają, bo jak już nam się bardzo do toalety chce, to sobie pomagamy, ale tam naprawdę są jeszcze mięśnie osobne, które powinny bez tego zaciskania działać. Ale my je czujemy? Poruszajmy sobie tak jeszcze i to już jest właśnie pierwsze ćwiczenie. My je możemy poczuć. Bujanie miednicą, tak. Przód, tył. I dlaczego to jest takie ważne? Bo jeżeli na przykład panie do Ciebie się zgłaszają z tym problemem, bo one ćwiczą i zauważają, no to teraz się zatrzymajmy chwileczkę, usiądziemy sobie na guzach kulszowych i będziemy raz jeden, raz drugi. To jest kolejne ćwiczenie, więc od razu odrywamy można, guzy. Tak, można sobie ćwiczyć. Więc wyobraźmy sobie na przykład taką sytuację, żebyśmy trzymały cały czas ręce w górze, prawda? I po jakimś czasie zobaczymy, że te ręce nam krew z nich odpływa. To nie jest długi czas. Tak, wiemy o tym. Ale gdzieś tam na przykład, że czujemy, że one słabną, tak? No bo krew odpływa, jest jakiś wysiłek dla tych mięśni. No a jak i mamy jeszcze ciężarki. Dokładnie. To chciałam powiedzieć, tak? I sobie myślimy, ale słabe mam te ręce, więc co się robi, jak się ma coś słabe? Ciężarki. No to one wydają się nam jeszcze teraz słabsze. I tak często z mięśniami dna miednicy, kiedy my trenujemy. My zauważamy, że one są słabe, ale nie dlatego, że one
nie mają siły, tylko one już są zmęczone na przykład tym treningiem, bo robimy któryś skok. Czyli można przeciążyć mięśnie, każde mięśnie. I dlatego one są osłabione z tego przeciążenia, z tego właśnie niedokrwienia, już możesz puścić, ale jakbyśmy już trochę zdrętwiały. Dokładnie, tak. Czyli to jest taki efekt niedokrwienia i osłabienia. I to, co my teraz zrobiłyśmy, jeszcze raz sobie zróbmy pierwszy i drugi ruch, to jest właśnie poprawa krążenia. Czyli jakbyśmy sobie wyobrazili, że te mięśnie już nie mają siły się tam skurczyć przy wysiłku, no to my je chcemy zregenerować. I to im nagle doda siły, bo jak opuścimy ręce, poruszamy, krew napłynie, to zaraz możemy znowu serię robić. I tak samo z tymi skokami. Jeśli poskaczemy i przy którymś skoku już też czujemy, że one słabną, to nie dlatego, że my za mało skakałyśmy albo że w ogóle nie możemy, tylko faktycznie trzeba zrobić przerwę, ale zadbać o regenerację. I ten drugi takie ćwiczenia, ruch, no i siedzimy przy biurku, to nawet w czasie pracy możemy wykonywać, nawet trzeba. Też obciąża te mięśnie. I to nie jest tak, że możemy przedobrzyć, że za dużo właśnie tego typu ćwiczeń. Nie, nasza miednica musi się tak ruszać. My często gdzieś idziemy na przykład, nie wiem, z zakupami, z torebką, wózek, my dziewczyny, dziecko na rękę. No i nasza miednica wtedy jest też bardziej sztywna, napięta i to znowu może się przyczynić do przeciążenia. I jeszcze dołożymy sobie trzeci ruch. Zobacz, Ola, tak jakbyśmy chciały wysunąć raz jedno kolano. Dobrze. Czyli teraz to jest takie przesuwanie. Ślizganie się jakby pośladkiem troszeczkę po siedzisku. Świetnie. Tak, staramy się w miarę możliwości unieruchomić klatkę. Jeśli gdzieś tam pojawia się ból, bo może też być tak, że gdzieś poczujemy w okolicy krzyżowej teraz, to musi być to mniejszy ruch, bo mięśnie muszą się przyzwyczaić, one mogą być spięte i jak my tak zbyt gwałtownie i mocno zaczniemy robić te ruchy, to mogą nas zaboleć plecy. Super. I to jest trzeci ruch. Bardzo, a czwarty ruch, spróbujmy zrobić kółeczko. Tak jakbyśmy sobie wyobraziły teraz naszą miednicę jako miseczkę i w niej jest woda. O, powolutku. I wyobraź sobie, że chcesz oblać krawędzie tej miski wodą. O, i tutaj, dokładnie. I tak samo ta miednica, jakbyśmy różne jej od wewnątrz krawędzie chciały oblać wodą. I spróbujmy w drugą stronę, bo zazwyczaj wybieramy najpierw ten kierunek, który jest dla nas taki bardziej naturalny. O, i naturalny, łatwiejszy. Łatwiejszy, tak. Więc może się okazać, że na przykład trudno nam zrobić w drugą stronę. I to jest jeszcze bardziej dla nas ćwiczenie. Przedostatni ruch sobie powtórzymy. Ten był drugi, ten był trzeci. O, czyli sobie jeszcze to też. Czy to przy biurku możemy robić, siedząc, żeby nie siedzieć nieruchomo. Co jakiś czas, przerwa w pracy, bo siedzenie, tu jeszcze noga na nogę, jakiś tam stres, to też powoduje niedokrwienie, podwyższone napięcie. My lubimy nogę na nogę zakładać i tak sobie trwać godzinę na przykład. Także my tam chcemy to wszystko odżywić, zregenerować. Czyli Kasia, ale to zakładanie nogi na nogę nie jest dobre. To znaczy, trzeba po prostu pamiętać, żeby zmieniać nogę, przyjmować różne pozycje, bo każda pozycja, która jest, my jesteśmy w niej unieruchomieni, nie jest dobra z tego powodu, ale my też możemy założyć nogę na nogę, żeby sobie rozciągnąć pośladek, prawda? Drugi. Ale to ćwiczenie. Chyba bardziej kostkę nawet na kolano. Tak, ale też przyróżne, bo jak tak sobie tutaj zrobimy, prawda, to też będzie. I w drugą stronę. Także ogólnie sama pozycja nie jest zła, tylko to, że my w niej często jesteśmy za długo, nieruchomo i asymetrycznie, że wybieramy tylko jedną, mamy ulubioną nogę do zakładania, i tyle. To trzeba to kontrolować, żeby wtedy drugą nogę też zakładać. To, co teraz zrobiłyśmy, to będzie ćwiczenie na mięśnie dna miednicy. Świetne dla kobiet w ciąży, pod kątem przygotowania tutaj miednicy do porodu, bo dziecko też jak później będzie musiało przejść tą drogę przez miednicę, to też nasza tam elastyczność wspomoże. Dla kobiet po porodzie, bo te mięśnie w okolicy też krocza muszą się zagoić, zregenerować. Czy po cięciu cesarskim, tutaj też musi być odpowiednie krążenie. Dla planujących ciąży również pewnie. Tak, dla planujących ciąży i ze względu na panie, które bardzo trenują intensywnie, bo to jest właśnie dla nich przeciążenie. Duża grupa kobiet trenujących, aktywnych, ma problemy z wysiłkowym nietrzymaniem moczu i to jest efekt właśnie tego przetrenowania. Tak. I to będzie fajna taka regeneracja, odżywienie tych mięśni, ale dla pań, które właśnie przygotowują się do ciąży, Kasia, pokaż nam to ćwiczenie, bo ja już... To cztery ćwiczenia, ale tak? My nie musimy tego robić tylko w tej pozycji, więc teraz sobie możemy wstać i spróbować to zrobić na stojąco, bo dodatkowa wtedy będzie korzyść, że będziemy jeszcze rozciągać mięśnie. Ale na stojąco wtedy też dla kobiet w ciąży? Czy jak kobiety, najbardziej. Jak najbardziej, czyli wstajemy. Jesteśmy na stojąco, więc pamiętamy, żeby ruszać miednicą nie tylko na siedząco, ale właśnie też w innych pozycjach. Kasia, a pomaga taniec na przykład? Bardzo taniec pomaga, no to dziewczyny tańczymy. Ugięte nogi.
staram się wyprostować plecy i skupiać się na samych ruchach, na razie miednicy. Czyli też chcemy troszeczkę podwinąć, kość ogonową wywinąć. I teraz mówiłam o tym, że jest spojenie łonowe, kość ogonowa i teraz sobie wyobraźmy, jak tą przestrzeń kurczymy i rozciągamy. Tam są te mięśnie. Tak więc możemy sobie od razu wyobrazić, że się spojenie łonowe z kością ogonową delikatnie zbliżają. Nie chodzi nam o zacisk, tylko takie zbliżenie i rozciągają. Jeszcze są pośladki i pomiędzy pośladkami też mięśnie na miednicy, prawda? Bo to mamy taką podłogę rozpiętą wzdłuż i wszerz. I teraz też sobie to w tym są duże mięśnie. Tam jest po prostu dużo mięśni i ułożonych warstwami. Mhm. Wyobraźmy sobie, że nam się pośladki zwężają i rozchylają. O, i jak teraz my sobie podczas tego ruchu będziemy nad tym się skupiać, co się tam w naszym wnętrzu miednicy dzieje, że jest zamknięcie, rozchylenie, no tak właśnie sobie pracują te mięśnie dna miednicy. Dodajemy oddech do tego ruchu? Możemy, bardzo fajnie. I teraz jak będziemy szły ogonkiem do góry, to jest wdech, a teraz przymykamy i to jest wydech. Uwaga, nie chcemy zaciskać brzucha, taki swobodny brzuch, wdech, nawet się tu wypełnia nam brzuszek powietrzem i wydech. Oczywiście nigdzie nam się nie spieszy w tych ćwiczeniach. Bardzo, to jest ważna jest uważność, bo te ćwiczenia muszą być precyzyjne, nie mogą być bolesne, więc też jeśli po chwili poczujemy, że już plecy mają dość tej pozycji, trzeba po prostu wstać, trochę się poprzeciągać. U kobiet teraz, w ciąży to pewnie często jest, tak, że te plecy to na przykład na czworakach możemy spróbować tego ćwiczenia. A, też, oczywiście. Spróbujmy teraz raz jedną nogę wyprostować, raz drugą. Wypchnięciem biodra? Z takim wypchnięciem do tyłu. To będzie podobne ćwiczenie, co w siadzie robiłyśmy takie wysuwanie kolana, tak, prawda? Tak. I tutaj też jest takie wysuwanie, tylko pośladka. Raz jednego, raz drugiego. Świetnie. O, od razu. No to są przyjemne te wszystkie ćwiczenia. Bo rozciągają się tutaj te mięśnie tylne uda. Te mięśnie tylne uda przyczepiają się do guza kulszowego. Do tego samego guza kulszowego też przyczepią się mięśnie dna miednicy. Więc jeśli mamy przykurczone te mięśnie, to wpłynie to na działanie tych wewnątrz. Dlatego też tu jak przy okazji sobie troszeczkę porozciągamy ten tył uda, a u osób, które dużo siedzą, no on może być przykurczony, tak, to też od razu umożliwimy naszym mięśniom na miednicy lepszą pracę. Jak to pokazuje, jacy my jesteśmy połączeni, że tak naprawdę musimy dbać o całe ciało, żeby ono dobrze funkcjonowało. I spróbujmy kółeczko. Tutaj możemy się teraz przesunąć troszeczkę bardziej do krzesła, rozłożyć ciężar na całych stopach. I wyobraźmy sobie ten ruch koła, bo to musi być też precyzyjne, dlatego możemy sobie wyobrazić koło i precyzyjnie miednicą toczyć się po tym kole i w drugą stronę. Oczywiście my tu robimy to w oparciu, ale jak najbardziej można to teraz, możemy się oderwać. No, i też sobie zrobić na ugiętych nogach, bo nam wtedy łatwiej miednicę. Na czworaka też można? Na czworakach, tak, na leżąco. Żeby... Im więcej też różnych pozycji w drugą stronę, tym no, różne warianty, różna praca będzie mięśni. Mięśni, tak. Mhm. Okej. Okay. Teraz sobie już zostańmy na takich ugiętych nogach i miednica w centrum. Czyli jak zrobiłyśmy koło, to znajdźmy środek tego koła i tam sobie już zostawimy miednicę. Czyli nie podwijamy jakoś specjalnie ogona pod siebie. To jest ważne, żeby nie zaciskać, nie podwijać za bardzo, bo to zamyka nasze mięśnie na miednicy, a one mają działać jak trampolina. Więc jeśli ta trampolina jest złożona, to nikt na niej nie poskacze. I tak samo mięśnie dna miednicy, jak my mamy zaciśnięte, na przykład w stresie się na tym łapiemy, to ważna jest nasza świadomość, żeby jak nie trzeba, nie zaciskamy. Mm-hmm. Połóżmy sobie tutaj ręce. Niby takie łatwe, a jednak trudne w życiu. I tu jest dach. Jeśli podłoga, mięśnie dna miednicy to podłoga, to tu jest dach dla naszego dach, brzucha. Podłoga. Dobra. I musi dobrze działać dach, żeby dobrze działała też podłoga, bo to jest relacja, która jest ze sobą połączona. Na przykład kaszel, kichnięcie to jest przepona, ale też wysiłek nasz, dźwignięcie tak. to jest praca przepony, przyspieszony oddech. Dlatego teraz będziemy uruchamiały przeponę. Spróbujmy ścisnąć swoje ręce, tak jakbyśmy chciały maksymalnie zbliżyć żebra do siebie. Super. I teraz z wdechem próbujemy je rozłożyć na boki. Przytrzymajmy tak chwileczkę. I teraz bardzo wolny wydech. Taki bardziej jakbyśmy westchnęły niż dmuchnęły. Ustami wtedy wydech. Tak możemy sobie westchnąć. I znowu ściśnijmy, zróbmy wdech. Rozkłada się fajnie przepona i wydech. Kasia, na siedząco też możemy robić te ćwiczenia oddechowe. Na siedząco. A na leżąco? I to jest znowu
Też można. Super ćwiczenie też i dla osób trenujących, które mają bardzo tu mocno spięte mięśnie brzucha. I z tego powodu, zobacz, jakie to jest duże parcie na dno miednicy. Tak. Jak mamy tu za dużo spięcia, na przykład po brzuszkach, a potem chcemy poskakać, to nagle się może okazać, że mamy wysiłkowanie trzymanie moczu. Ale właśnie dlatego, że nasza przepona nie może się rozprężyć, więc dno miednicy też nie może się rozprężyć. Czyli praca przepony jest bardzo ważna dla zdrowych mięśni dna miednicy. Bardzo. I to jest bardzo często powiązane i z osobami właśnie trenującymi, ale z siedzeniem, bo my tu mamy zaciśnięte wszystko w siadzie i potem ta nasza pompa, przepona oddechowa nie pracuje prawidłowo i nie daje odpowiedniej bodźca, dobrego bodźca dla mięśni dna miednicy. Ale w ogóle też bardzo fajnie te ręce pokazują, tak, że ten ruch musi być, że my musimy je rozłożyć. I tutaj właśnie pełną piersi, ale też tu dookoła. Całe super. Dookoła. Weźmy sobie ręce też do góry. My często robiąc na przykład jakieś podpory za nadgarstek, na przykład na boku podpory, czy jakieś deski, prawda? Oj, robimy, prawda, dziewczyny, robimy. Napięte są te mięśnie boczne tułowia, bo one są odpowiedzialne za naszą stabilizację. Tak. Ale jeśli my za mało się będziemy do tego tutaj przeciągać na boki, to znowu ograniczymy to rozprężanie przepony, a przez to ograniczymy możliwości naszych mięśni na miednicy do skurczu. My robimy takie ćwiczenia często, no i super, te wszystkie super. Rozciągania, ale to wyciągania, dbamy o to. Podkreślić, że to jest też w ciągu dnia, prawda? Takie po prostu poprzeciąganie się. Nawet właśnie siedząc przy biurku, prawda? Tak. Podnieść te ręce i siedząc. I splecione dłonie. To jest też istotne, że przepona nie tylko tu brzuch, plecy. Tak, bo ona się mocuje do kręgosłupa i jak nas tu zepnie, plecy nam się poczujemy, że są takie usztywnione, to nasz oddech nie mieści się w przeponie i robimy bardziej taki oddech. No a tu znowu nie będzie dobrej pracy w namiętnicy. Więc teraz popróbujemy dla odmiany w plecy. Ugięte nogi i spróbujemy sobie oddechem o w tą okolicę, może jeszcze tak troszeczkę, o taki fajny, taki banan zrobić i tu wdechem. O, i tam, żebym z tyłu poczuła. Tak, poczuła rozprzestrzenianie się powietrza. Oj, czuję właśnie, że w plecy to powietrze jest kierowane. I super, to nam fajnie rozciągnie grzbiet. I teraz się wyprostujemy i przeciągniemy troszeczkę mostek. Bo jeśli ktoś długo miał spięte plecy, to bardziej oddychał tu. No bo tam się nie mieściło powietrze, prawda? I więc teraz chcemy tutaj rozciągnąć to mięśnie z przodu szyi. O, i znowu środek pleców, grzbiet, wdech. I wydech. I wyprostujmy. I chwileczkę rozciągniemy się odwrotnie. Tutaj właśnie mięśnie z przodu szyi w okolicy mostka. I tak się wydaje, że musimy ćwiczyć na miednicy, a ćwiczymy oddychanie i rozciąganie klatki. Ale my cały czas jesteśmy w treningu mięśni na miednicy. Tak, tak. To jest właśnie po prostu połączone ze sobą ściśle. Mhm. Nie da się na przykład dobrze chodzić stopą, jak mamy chore kolano. I tak samo no, nie da się bez przepony mieć zdrowych mięśni na miednicy. I kilka krążeń berkami. I to też to wszystko są takie cenne wskazówki, które daje nam Kasia. Musimy tylko wszystkie zapamiętać teraz. Mm-hmm. Okej. Okay. I może teraz sobie przejdziemy na matę. Dobrze. I przyda się albo taśma do ćwiczeń, a jeśli ktoś nie ma, może użyć jakiegoś po prostu szalika bądź paska takiego elastycznego. Do szlafroka też może być? Dobra, coś, dziewczyny, wiem, że wy coś macie. A taki pasek do jogi? Też. On się mało rozciąga, nie ale jest może rozciągliwy. Być. Ewentualnie tak, szykujemy paski i schodzimy na matę. Potrzebny właśnie nam jakiś szalik, taśma. Zawiążemy to sobie teraz dookoła przepony, czyli dookoła swoich dolnych żeber tuż pod biustem. I spróbujemy sobie połączyć pracę miednicy, pracę przepony, bo to są dwie przepony ze sobą powiązane. Czyli tutaj na wysokości do ustanika, tak mniej więcej. Tuż pod biustem. Jak sobie tutaj na supeł, Kasia? Mam zawiązać? Tak, na supeł. Jak tu sobie wyczujemy, że się mostek kończy, no to właśnie w tym miejscu tutaj chcemy sobie troszeczkę związać. Super. Na supeł, tak? Tak, żeby tak troszkę się ścisnęła ta taśma, żebyśmy czuły ruchy swojej przepony. Po to jest ta taśma, żebyśmy czuły ruchy elegancko. I na czworakach klękniemy. I na czworakach. Okej. Okay. I teraz chwileczkę poruszymy. To jest nasze dno miednicy, to jest nasza przepona oddechowa i to jest podłoga, to jest sufit i to działa razem.
biegniemy, skaczemy, krzyczymy, mówimy, kichamy, kaszlemy, to musi działać jako jedno z drugim. Poruszamy sobie troszeczkę miednicę, przechylając kość ogonową pod siebie. O, super. I do góry teraz tak przesadzimy za bardzo. O, właśnie. Czyli taki kocie grzbiet. Dokładnie. Jakby. I teraz są za bardzo jakby zamknięte te nasze mięśnie, a teraz będą za bardzo rozciągnięte. I staramy się znaleźć środek, żeby... O, i super. Tak jakby tutaj się dało szklankę postawić. I teraz klatka też nie może być ani za nisko, ani poprosimy za wysoko. Poprosimy szklankę, zobaczymy, czy da się postawić. Da się, Kasia, dałoby się? No nie ryzykowałabym. Okej, dobra, czyli nie. Muszę poćwiczyć mocniej. Klatka w dół, teraz zapadniemy. O, za bardzo jesteśmy. I to waży w ćwiczeniach, prawda, na pośladki pchnąć, żeby tak się nam nie robiło. Żeby za bardzo nie zapadała się klatka. I teraz do góry za bardzo, czyli jesteśmy zgarbione, za dużo tutaj napięcia. I teraz spróbujemy znaleźć takie ustawienie na środku. I super, mamy ustawioną podłogę, mamy ustawiony sufit i teraz spróbujemy rozprężać w każdą stronę przepony. Wdech. Wdech. Czyli rozciągamy taśmę 360 stopni i wolno wydech. O, i to już jest ćwiczenie, które uaktywnia nasze mięśnie dna miednicy. Ustawienie jest ważne i ruch przepony. I wdech, rozszerzamy. 4-5 oddechów maksymalnie, bo później możemy się poczuć zhiperwentylowane, że za dużo, dlatego też powolny wydech. Ustawienie głowy też jest ważne, tak, prawda? Żeby tak, nie robić tyczynki takiego... Tak, ten otwór to jest nasza kolejna przepona, górny otwór klatki i tutaj połączenie czaszki z szyją to jest nasza znowu kolejna przepona. One wszystkie działają na tą przeponę, na miednicę. A Kasia, czy ważne jest, czy mam stopy podparte na palcach czy na grzbietach powinnam, czy to nie ma znaczenia? Tutaj możesz sobie wygodnie, jak ci jest wygodnie. Teraz jeszcze ważny będzie brzuch i teraz właśnie fajnie wdech się rozprzestrzenia, oddech, a teraz powolutku, kiedy robisz wydech, to ja poczuję, jak twój brzuch lekko podnosi się z mojej ręki do góry. Bo tu jest taki mięsień nasz dookoła poprzeczny, pas poprzeczny, mięsień poprzeczny i on działa razem z mięśniami dna miednicy. Bardzo ważne. Ostatni raz. Też. Tak. Więc my wzmacniając mięsień poprzeczny, teraz go jakby uelastyczniamy, aktywujemy i wydech i ja poczuję, że brzuch idzie do góry i właśnie mamy też nadzieję, że mięśnie dna miednicy razem jako taki cylinder, przepona, mięsień poprzeczny brzucha dna miednicy działają. Zatrzymajmy się teraz chwileczkę, przytrzymam mikrofon. Będziemy unosić raz jedno kolano, raz drugie, tylko stopy właśnie zostaną tak jak masz. Unosimy raz jedno, o fajnie, super, i idziemy. I to drugie. Jest taki ruch kręcenia miednicy, taki, który już robiłyśmy, ale teraz w tej pozycji podporu, takie raczkowanie w miejscu, prawda? I tutaj nasze mięśnie dna miednicy sobie pracują bardzo płynnie. My nie chcemy tam nic zaciskać, bo przecież jak idziemy, to jakbyśmy sobie zacisnęły mięśnie dna miednicy i szły, to był to taki nienaturalny chód, tak samo podczas biegu. Więc ich praca podczas chodzenia, podczas biegania, to nie jest zaciskanie ich non-stop. One mają się tak płynnie raz z jednej, raz z drugiej strony angażować. I u nas wystarczy zadbanie o jakość tego ruchu. Pokażę, Ola, teraz jakby było źle na tobie. Jakbyś się tak, o, przechylała całkiem. Kolibanie się. Tak. Można sprawdzić to u siebie tak, że zerkniemy na chwilę głową na swoje uda pomiędzy rękoma i sprawdzamy, czy udo, które zostaje, zostaje prostopadle do ziemi. Jeśli będzie ukośnie, no to znaczy, tak, że nie mamy dobrej stabilizacji. Wszystko widać rzeczywiście, czy to miednicy. Udo chodzi, czy nie. Bo my też robimy takie ćwiczenia z dziewczynami, tak, że my podnosimy oba kolana, tak, i wtedy pracujemy mięśniami brzucha mocno. Oczywiście. To też tak można ewentualnie. Mięśnie na między też wtedy pracują, ale to na przykład bardziej odpowiada takim ruchom wykonywanym podczas biegu. A jeśli panie zauważą, że na przykład podczas biegu tam mięśnie na miednicy potrzebują wsparcia, to to będzie dla nich dobre ćwiczenie przygotowujące do tego biegania, żeby właśnie mięśnie wspomóc podczas biegu. Stabilizacja miednicy na jednej nodze, miednica się rusza, czyli nie, ona nie jest sztywna, jest dobre ustawienie przepony oddechowej do dna miednicy i nie ma tam żadnego zacisku. To są takie elementy, które wpływają na to, że ten trening będzie dobry dla mięśni na miednicy. Ile, Kasia, robimy takich powtórzeń? Około 10 powtórzeń, potem sobie usiądźmy na piętach, usiądź tak sobie w takiej pozycji dziecka, ręce do przodu. Rozszerzyć kolana? Możesz się tak sobie położyć, brzuszek na uda. O, i na przykład jako przerwę pomiędzy kolejną serią wykonajmy takie oddychanie w kierunku pleców. Bo tutaj możemy poczuć na przykład po kilku takich powtórzeń, że plecy nam się męczą. I tak przypomnę, im one się bardziej zepną, tym trudniej będzie dobrze pracować mięśniom na miednicy, więc chwila przerwy, żeby się zrelaksowały i bark, i nadgarstki, i plecy.
I wtedy powtarzymy sobie to kolejny raz. Ale może teraz od razu pokażemy następne ćwiczenie w leżeniu na plecach, żeby był większy wybór tych ćwiczeń. Zostawiamy? Zdejmujemy taśmę. Tak? Ale warto te ćwiczenia wykonywać w seriach. No tak jak ogólnie trening robimy, prawda? Że jeden raz będzie mało. Zróbmy 10 powtórzeń, przerwę, kolejny raz, kolejny. Trzy serie takie tak, będą trzy serie. Dobre. Połóżmy się na plecy. Super. Wcześniej w tych ćwiczeniach, gdzie ta miednica się ruszała, to celem naszym było ukrwienie tych mięśni, odżywienie, poprawa ich czucia, bo one czasem się nie włączają podczas wysiłku, bo nie czują tego, już są takie właśnie przeciążone pracą, czy stresem, czy siedzeniem. Dlatego to było ważne, żeby je trochę tak pobudzić, rozbudzić, uruchomić. A teraz jedną z funkcji mięśni na miednicy to jest stabilizacja. Taka stabilizacja rozumiana jako kontrola, a nie sztywność. Więc teraz sobie już ustawiłyśmy fajnie miednicę, ale możemy jeszcze raz zacząć od ruchu przechylenia miednicy właśnie w przód, w tył i znajdźmy środek. I teraz znowu w jedną stronę, w drugą stronę, znajdźmy środek. To są takie malutkie ruchy. Malutkie ruchy, żeby znaleźć to centrum. I teraz, kiedy mamy centrum, właśnie tutaj cała sylwetka jest też ułożona, wyprostowana. Niektórzy potrzebują podparcia pod głowę, bo jeśli się położymy i czujemy, że głowa ucieka nam do tyłu, to dla mięśni na miednicy to też jest istotne, żeby troszeczkę podeprzeć głowę. Czyli koc na przykład. Kocyk pod głowę, tak? U Oli nie ma takiej potrzeby. I teraz podczas ruchów my będziemy starały się kontrolować swoją miednicę. Odchylamy jedno kolano delikatnie na zewnątrz, świetnie, tak żeby nie pociągnęło nam miednicy ze sobą. I czyli wracamy. Też kontroluje ruch. Dokładnie. Pomału. I tu na pewno i raz jedna, raz druga. Poczujesz, że zaczynają pracować mięśnie wewnętrzne do żłud oraz głębokie mięśnie brzucha. To są wszystkie mięśnie tak zwane synergiści, czyli takie mięśnie, które współpracują. I teraz ważne, żeby te mięśnie u nas były aktywne, były i elastyczne i umiały dobrze pracować, ponieważ one razem jako taki cały kompleks działają. Stopę odrywam, mogę na krawędzi możesz położyć? Możesz sobie tak na krawędzi odłożyć, super. I zaczniemy to utrudniać, bo jeśli dobrze sobie radzimy z takim ruchem... Wydaje mi się, że to ćwiczenie dobrze sobie radzę. Tak, powoli, uważnie, właśnie te nasze mięśnie na miednicy potrzebują uważnego ruchu. To nie jest na czas, to nie jest na ilość powtórzeń, tylko na ich jakość i takie czucie, co tam się w środku dzieje. Bardzo fajnie, jak jest u Oli, że żebra nie są zaciśnięte. Zatrzymamy się na chwileczkę. Taki błąd, który możemy robić, że my chcemy zamiast ustabilizować, to usztywnić. I panie czasem tak zaciskają tu mocno brzuch i ćwiczą to ćwiczenie, ale to jest wszystko takie zaciśnięte. Czyli dociska się lędźwie do maty. Tak, mocno i za się... bardzo. To jest nie, za dużo. To jest za dużo takiego ciśnienia. Czyli dajemy tutaj przestrzeń naturalne pod lędźwiami, naturalne wygięcia. I nie ma tutaj zaciśniętych żeber. Tak? To nie jest to ćwiczenie. Jakbyśmy tam chciały brzuch ćwiczyć. To coś innego. Ale tutaj, żeby ćwiczyć te nasze wewnętrzne mięśnie głębokie na miednicy, to nie chcemy za dużo tej presji tutaj dawać z brzucha. I teraz po przechyleniu kolana na zewnątrz spróbujmy nogę wyprostować na ziemi. Szurając tak, po ziemi? Szurając po ziemi, okej. Okay. I teraz ją nasuwamy do środka i tak, i zginamy w kolanie. Aha. Czyli sobie wszystkie ruchy, jakie staw biodrowy robi. Druga. Na zewnątrz rotujemy, na zewnątrz. Odwrócimy. Teraz prostujemy, skręcamy do środka. O, i jeszcze nam zgięcie w biodrze zostało, żeby zrobić cały kompleks tutaj tak tych ruchów. Takie kółeczko. Dokładnie takie kółeczko. I też ważne jest, żebyśmy, jakbyśmy sobie wyobraziły, że to jest miska z wodą, to nie chcemy tej wody rozlać, ale uwaga, żeby stabilizacja za pełna. Dużo nie zaciskać właśnie brzucha. Żeby to tak nie na zewnątrz, żeby to było takie płynne, nie sztywność, tylko taka kontrola. Super, zatrzymajmy się chwileczkę. Ważne dla naszych mięśni na miednicy są te mięśnie też z tyłu uda i pośladka, więc przechylamy teraz troszeczkę miednicę z pojeniem łonowym do góry i powoli pójdziemy kręg po kręgu do góry, do pozycji mostu, świetnie, i w tej pozycji się zatrzymamy. I tutaj też nie możemy... I to jest, Kasia, dobra wysokość teraz? Tak, to jest dobra wysokość pod kątem jakby tej funkcji mięśni na miednicy, ponieważ ja chcę, żeby było biodro nie za wszelką cenę wyprostowane, ale najważniejsze, by pójdźmy teraz za wysoko. Bo teraz przepona jest ustawiona tak, a dno miednicy tak. To nie jest równolegle. Aha. Więc teraz troszeczkę niżej, właśnie po to, żeby wyobrazić sobie tutaj jakby nasz przekrój poprzeczny. O, przeponę odnechową i dna miednicy ustawić równolegle.
I trzymać. Dużo niżej niż to, co niż jak na robi się na fitnessie. Więc też, żebyśmy tutaj właśnie czuli te różnice. Ktoś wydaje, że to są ćwiczenia, które znamy, ale tu musi być to precyzyjnie. Szczegóły są bardzo ważne tutaj. Tutaj kolejny szczegół to, że nie mogą nam tak uciekać, bo my czasem jak tu robimy na pośladek, to nie zwracamy na to uwagi. Tutaj chcemy, żeby były równolegle ustawione. Można sobie wyobrazić, że trzymamy balonik, a może naprawdę taką jakąś małą piłeczkę włożyć. Czyli jak właśnie dziewczyny, jak mają problem i faktycznie kolana się rozwadzą, to a paskiem mogę sobie związać uda? Pasek bardziej na przykład jak komuś za wąsko, bo wtedy jak pasek, to my napieramy, nie? A jak komuś za ciasno, to chcemy tutaj dać w drugą stronę, czyli przytrzymać coś. O, i teraz sobie kręg po kręgu zejdźmy w dół. To żeby tak utrzymujemy na górze chwilę? Tak, cały czas, tak, dokładnie tak, żeby troszkę te mięśnie jednak wzmocnić, ale wzmocnić w takim właśnie skorygowanym ustawieniu, więc dużo czasu potrzebujemy na to, jak to ustawić. Jeszcze raz, żeby to się na pewno utrwaliło. Przechylamy miednicę, od tego zaczynamy. Idziemy. Tak, w tym ruchu jakby pośladek zbliża się w dół podkolanowy. I teraz musimy wyczuć ten moment, kiedy się zatrzymać. Chodźmy troszeczkę za wysoko. Zauważymy, że nam żebra odstają. I teraz zaczynamy powolutku schodzić do momentu, kiedy żebra taką linię utworzą. Jeszcze nawet troszeczkę dobra. I teraz jeszcze... To jest naprawdę nisko. Naprawdę nisko, tak? Trzeba troszkę nabrać takiej wyobraźni przestrzennej tego ruchu, co tu się dzieje, że to jest... Tu nic nie jest napięte, to jest mięciutkie. To jest mięciutkie, tak? I my się wyciągniemy teraz z ud do przodu i pilnujemy, żeby one nie uciekły nam za wąsko. I wtedy... Czujesz pośladek? Tak, pośladek czuję. Tył uda też czuję. I to też jest rozwiązanie dla pań, które czasem to ćwiczenie robią, ale czują głównie plecy. Że po prostu wychodzą za wysoko i już zaczyna się za bardzo napinać mięśnie grzbietu. O, i tak sobie tutaj taki stelaż dla naszych mięśni dna. I ile? Tak 5 oddechów w tej pozycji? Nie, może nawet być za dużo. I kręg po kręgu w dół. Fajnie sobie jako przerwę znowu, bo one pracują tam, prawda, trzymają, zrobić znowu kołysania, żeby troszkę rozluźnić, tak, kółeczka, żeby... Czyli takie kółeczka na kości krzyżowej, tak, coś super, takiego? Jakbyśmy tak chciały rozmasować kość krzyżową o ziemię w jedną i w drugą stronę i znowu wrócić, no bo dwa powtórzenia to będzie za mało, zróbmy jeszcze dwa powtórzenia. Przechylamy, tak, kręg po kręgu. Tą część chcemy rozciągnąć, ale tej nie wypchnąć. Mi się podoba właśnie, że do góry i tak sobie opuszczam i szukam tego miejsca, kiedy czuję taki fajny komfort. Taki luz się w tej okolicy przepony. Taki luz się tu robi. Tak, bo nasza napięta przepona to jest właśnie za dużo tu napięcia. I te mięśnie słabną, tak jak mówiłam o tych rękach trzymanych długo w górze, one słabną, ale nie dlatego, że my ich nie używamy, tylko że one nie mają chwili na ten oddech. I tak samo z naszym dnem miednicy. Czy bardzo dobrze, często. Kasia? Jest bardzo bo teraz dobrze. Już sama ustawiłam. Tak. Czyli tak mniej więcej tak. I zatrzymajmy się. I tutaj my możemy troszeczkę sobie zacząć mieszać te rzeczy, które robiłyśmy wcześniej. Lubimy. Teraz znowu jeden pośladek, jakbyś chciała go tak zbliżyć do ziemi. Znowu to, co na czworakach robiłyśmy, prawda? Czyli warto sobie kombinować. Jak my już poznamy elementy tego treningu, to się okaże, że możemy... Na przykład robiłyśmy to w siadzie, w staniu, na czworakach, a teraz to robimy jeszcze w pozycji mostu. I im nasze ciało poznaje więcej takich wariantów, możliwości, super, a teraz cały czas sobie ruszaj ten ruch i zobacz, że tak, i jedno uda się jeszcze troszeczkę wyciągnie, a teraz drugie. Znów to jest jakby takie trochę chodzenie, chodzenie w miejscu, chodzenie miednicą. Przygotowujemy nasze dno miednicy do biegania, do chodzenia, do różnych ćwiczeń, też takich naprzemiennych z nogami, prawda? Panie w ciąży mogą to ćwiczenie, super. Właśnie żeby tak, podnieść tylko biodra? Tylko nie za wysoko, żeby też, bo im może tutaj ten dyskomfort, że brzuch będzie tam uciskał przeponę. I super, i kręg po kręgu do dołu, bardzo dobrze po ćwiczeniach przyciągnąć sobie jedno kolano do klatki, drugie i jeszcze właśnie rozmasować kość krzyżową takim ruchem. Przyciągamy tak, żeby kość krzyżowa została, nie tak żeby tak podnieść dolne plecy. Dokładnie, chcesz ją tak nawet obrysować. To my to bardzo lubimy, to ćwiczenie, to jedno z naszych ulubionych. To widzisz, to już jest cały czas trening na miednicy, tak jak mówiłam, one pracują cały czas, wszystkich też naszych ćwiczeniach. W zasadzie różnica jest taka, że jesteśmy bardziej uważne na to, co się z nim dzieje, świadome, czujemy i wtedy każdy trening jest treningiem na miednicy.
Do tego dążymy. I kółeczka, tak, bo to byśmy musieli robić osobno na każdy miesiąc trening, prawda? A my chcemy takie treningi... Znam takich, co takie robią, Kasia. Całe ciała po prostu, zwłaszcza jeśli robimy coś więcej niż ćwiczymy w życiu, no to to musi być... całe ciało chcemy ruszać i w drugą stronę. I to jest też bardzo fajne rozluźnianie bardzo okolicy przyjemne, bioder. Bardzo piękne. I jeszcze sobie odłóżmy stopy i zrobimy takiego motyla. Podeszwy razem, a kolana szeroko. Warto sobie taką pozycję też przyjmować czasami. Powiem tak, w jodze ta pozycja nazywa się Supta Baddha Konasana. I lubimy ją również. No i ona jest też bardzo fajnym takim relaksem po treningu, żeby sobie mięśnie na miednicy zrelaksować. Jeśli zbyt mocno, to czujemy jakieś ciągnięcie i to jest dyskomfort, no to właśnie coś można podkładamy, bo to ma być jednak relaks. O. I zawsze też spróbujmy takim jeszcze, mimo że nam się na pewno zazwyczaj trening to kojarzy z jakimś większym wysiłkiem. A tutaj dla mięśni na miednicy, to jeśli mamy problem przy wysiłku, to zazwyczaj nasze mięśnie na miednicy potrzebują regeneracji i takiej troszkę reedukacji, czyli właśnie tak jak poćwiczyłyśmy. Te ćwiczenia warto sobie zrobić po treningu albo po pracy, po na przykład stresie, bo wtedy też my odruchowo tam wszystko zaciskamy. A jeszcze panie w trakcie menstruacji też mogą robić te ćwiczenia? Zdecydowanie. Też. Jeszcze też może pomóc przy różnych dolegliwościach. One też mogą trochę zniwelować ból w dole brzucha. I w okolicy kości krzyżowej. Tam często mamy takie właśnie bóle Czyli tak naprawdę na każdy czas tak, ja chciałam to są takie uniwersalne ćwiczenia dla kobiet, które nie zaszkodzą. Bo to jest ważne, że jeżeli mamy jakiś problem z mięśniami na miednicy, to naprawdę lepiej zacząć od diagnostyki, czyli pójść do lekarza, ginekologa, najlepiej takiego, który specjalizuje się w uroginekologii, czyli to jest taka specjalizacja, gdzie ten lekarz, ginekolog jeszcze w tych kwestiach takich dotyczących właśnie działania mięśni na miednicy, podparcia też narządów, jest bardziej jakby wyszkolony, wyspecjalizowany, taki uroginekolog. Albo jest taka dziedzina fizjoterapii, fizjoterapia uroginekologiczna i fizjoterapeuci badają mięśnie na miednicy właśnie przez pochwę, czasami przez odbyt, oglądają na USG i wtedy na pewno ten nasz trening będzie celowany do naszego problemu, bo tam jest cała gama możliwości, co może pójść nie tak, a my mamy objaw. I te same panie z tym samym objawem nietrzymania moczu mogą mieć zupełnie inną diagnozę. I postępowanie do każdego przypadku powinno być inne, bo my niestety możemy sobie zaszkodzić. Kasia. Dlatego chciałam o takie uniwersalne bardzo ćwiczenia. Bardzo fajnie. A ile czasu trwa naprawienie, jeśli wiemy, że mamy mięśnie na miednicy, które są osłabione, popuszczamy mocz i weźmiemy się za siebie i zaczynamy faktycznie ćwiczyć zgodnie z zaleceniami lekarskimi, to po jakim czasie to schorzenie może nam zależy przejść? I czy przejdzie, czy jest czy pewność, jest że przejdzie to no, schorzenie? Niestety nigdy nie ma pewności. Dlatego jakby kluczem jest diagnostyka, bo jeśli my leczymy nie ten problem, objaw jest nietrzymanie moczu, a to nie jest już diagnoza problemu, tylko objaw. A objaw ma różne przyczyny, więc musi być to dobrane. Może ten objaw na przykład być związany z jakąś chorobą ogólnoustrojową, będziemy ćwiczyć mięśnie na miednicy, a na przykład jakieś mamy problemy z cukrzycą. Stres może być też przyczyną. Też właśnie tego. Za dużo napięcia i wtedy na przykład bardziej będziemy skierowani do psychologa i to nam pomoże na rozluźnić. Ten problem. Ale na przykład są uszkodzenia poporodowe, gdzie panie albo będą skierowane gdzieś w przyszłości na zabieg, albo będą musiały mieć taki pesar, takie podparcie dla narządów, bo te narządy po prostu są obniżone i żadne ćwiczenie mięśni tego nie załatwi. Operacyjnie wtedy to się robi. Tak, albo po prostu jakby zapobiega się temu, żeby jakoś postępował ten problem, na przykład właśnie przez noszenie takiej wkładki do pochwy, żeby w ten sposób. To już trzeba zdiagnozować, dlatego prawda? Ciężko powiedzieć, bo czasem panie określają też swój problem jako duży, a potem się okazuje, że można go dosyć łatwo wyleczyć, bo nie jest to jakieś faktycznie zaburzenie, a czasem my możemy mieć małe objawy, a duży problem, jakieś ale duże uszkodzenie. Ale to jest kwestia miesięcy, tygodni, czy nawet lat? Czasem to jest kwestia jakichś prostych instrukcji, jak rozluźnić przeponę, brzuch i problem ustępuje. Czasem panie do mnie przyjdą na jeden raz, bo na przykład my przerobimy na przykład wstawanie z siadu, bo one zauważają, że mają wtedy problem i my przerobimy w ogóle ten wzorzec. Ale czasami to jest jakby kwestia na miesiące i lata. Trudno powiedzieć po prostu bez diagnostyki. Warto jakby troszkę nie marnować czasu na eksperymentowanie, tylko zacząć od zbadania się. Bo ja już pozwolę sobie wstać, usiąść, przez prawy bok się przekręcamy.
na czym stoimy. Żeby ciężko powiedzieć. Warto nie jakichś czarnych scenariuszów sobie nie układać, tylko po prostu myśleć pozytywnie. Myśleć pozytywnie i też szukać właśnie terapeuty, który nam pomoże być aktywnym, a nie zabroni nam aktywności. To jest ważne, bo to nie chodzi o to, żebyśmy zauważamy w ćwiczeniach problem i że nie możemy ćwiczyć. My musimy zmodyfikować ćwiczenia, ale nie przestać ćwiczyć. I tym bardzo miłym akcentem, tymi słowami Kasi, że nie szukamy rozwiązań, że mamy przestać ćwiczyć, tylko takich rozwiązań, gdzie mamy ćwiczyć dobrze, umiejętnie i wykonywać takie ćwiczenia, które nam nie szkodzą, a pomagają. I ten zestaw, który dzisiaj zrobiliśmy, właśnie taki był. Kasia, ja bardzo dziękuję za nagranie, za przedstawienie tylu fantastycznych ćwiczeń i wspaniałego treningu. Dziewczyny, wykonujemy go, wracamy do niego codziennie. Nie musimy robić pewnie wszystkich ćwiczeń naraz, ale właśnie zapamiętajmy to, jak siedzimy przy biurku, jak kładziemy się, nawet przed pójściem spać, takie rozluźnienie, wymasowanie kości krzyżowej, pooddychanie, to nam i pomoże w śnie. Więc nie oszczędzajmy sobie tego, co jest dla nas dobre. Informacje, gdzie znaleźć Kasię, skontaktować się, znajdziecie pod filmikiem. Ja zamieszczam wszystkie linki. Bardzo dziękuję, Kasia. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia na kolejnych treningach. Pa!